Pierwszym gołębiem, który będzie na aukcji, jest to gołąb o numerze 8198 z 18 roku. Samczyk. Taki troszkę pstry. Widać pięknej budowy. Pokażemy skrzydło. Świetny, bardzo spokojny to jest gołąb. Stoi jeszcze. Idealnej budowy i ojcem, może nie tak, najpierw o wynikach tego gołębia. Jest to no, super lotnik, gołąb z drużyny wicemistrza Polski w A kategorii w 2020 roku, więc wiadomo, że musi mieć czołowe konkursy. Pierwszy na 2900 gołębi z 200, drugi z 500, piąty z 300, szósty z 300. Także naprawdę świetny lotnik. I jeszcze co najciekawsze, ojcem jego jest gołąb 17045, który razem właśnie z matką został sprzedany do Chin, bo kilka gołębi z tej pary naprawdę są wybitnych lotników. Chcieli sprawdzone gołębie, więc została ta para cała sprzedana. Ale ojciec jest też nie przypadek, bo jest po brylancie, super lotniku, szpaku, gdzie brylant był parowany na wybitną też lotniczkę 4282, półsiostrę Weyrona. Także widać w tym pokoleniu, jak te gołębie przekazują, jak kolejne lecą. To jest najlepszy dowód na to. Matka tego gołębia, półsiostra olimpijczyka 2250, też super samica w rozpłodzie, gdzie matka olimpijczyka była parowana na oryginalnego gołębia od Van Dijka z linii Kanibala. Także no, mówię, wybrałem tego gołębia, żeby był wspaniały lotnik, żeby miał dobre geny, że jak widać gołębie przekazują z pokolenia na pokolenie. Specjalnie dobrałem tą samiczkę, którą zaraz zaprezentujemy, żeby było troszkę to w pokrewieństwie, w linii, aczkolwiek same najlepsze gołębie moje, które latają u mnie.